150 lat temu armia Unii stanęła do walki, żeby zjednoczyć podzielony naród i udowodnić skuteczność demokracji. Ta chwila zmieniła Amerykę. Wiemy, kto wygrał wojnę secesyjną, ale ten konflikt dotyczył każdego Amerykanina. Chcę pogłębić wiedzę na temat zwykłych ludzi. Poznać ich nadzieje, obawy i trudy. Bitwy zahartują żołnierzy Unii. Stawką było przetrwanie kraju, a zwycięstwo Unii wcale nie było pewne. Trzy odcinki, trzy perspektywy. Podróż w czasie. Otaczają nas pamiątki z wojny secesyjnej. To jeden z największych skarbów Instytutu Smithsona. Eksponaty opowiadają wspaniałą historię. Pamiątki z epoki, która ukształtowała nasz kraj. Pochodzi z początków wojny. Mógłbym tu spędzić tygodnie. Myśli kotłują się w mojej głowie. Mógłbym uznać, że to mnie nie dotyczy, ale jest inaczej. To prawdziwa wojna. Panorama wojny secesyjnej. Unia. Wojna secesyjna. Czteroletnie krwawe zmagania, które mogły zniszczyć Stany Zjednoczone. Dwóch moich przodków walczyło w obronie Unii. Jeden, Elijah Hensley, zawyżył swój wiek. Miał 15 lat, kiedy się zaciągnął. Półtora wieku później trudno sobie wyobrazić, co czuły miliony mężczyzn, kobiet i dzieci. Konflikt narastał od dziesiątek lat. Choć niewolnictwo było gwarantowane przez konstytucję, od początku budziło kontrowersje. Z czasem większość stanów na północ od linii Masona-Dixona zniosła niewolnictwo. W 1861 roku Stany Zjednoczone były największym państwem niewolniczym na świecie. Thomas Jefferson powtarzał, że wybuch tej bomby to tylko kwestia czasu. Rozwój państwa zmuszał do postawienia pytania, czy niewolnictwo powinno obowiązywać również na zachodnich terytoriach. Tego problemu nie dało się rozwiązać na drodze negocjacji. Można było go rozstrzygnąć tylko poprzez wojnę. W 1860 do wyborów prezydenckich stanął przeciwnik rozszerzania niewolnictwa. I wygrał. Zanim Lincoln objął urząd, 7 stanów wystąpiło z Unii. Od początku zapowiedziały, że zrobią to, jeśli przeciwnik niewolnictwa wygra wybory. 5 tygodni po zaprzysiężeniu Lincolna oddziały południowej Karoliny ostrzelały Fort Sumter. Ostrzał trwał 34 godziny. Atak na Fort Sumter przypomina zamachy z 11 września albo atak na Pearl Harbor. Zaczęła się wojna secesyjna. Wkrótce 4 kolejne stany opuściły Unię. Lincoln musiał zmierzyć się z kryzysem. Na północy uważano, że Unię należy zachować. W 1861 roku Stany Zjednoczone były młodym krajem i demokratycznym eksperymentem. Secesja groziła jego istnieniu. Biali mieszkańcy północy chcieli dowieść skuteczności rządów przedstawicielskich. Zerwanie Unii ze względu na wynik wyborów byłoby klęską demokracji. Najważniejszym symbolem państwa jest flaga. W Muzeum Historii Ameryki znajduje się flaga Stanów Zjednoczonych zwana Old Glory. Tak się sprowadza suknie z Europy.
Nareszcie ją widać. Należała do kapitana floty Williama Drivera, zwolennika Unii mieszkającego w mieście rebeliantów Nashville w stanie Tennessee. Gwiazdy na fladze symbolizowały poszczególne stany. Były niebezpiecznym symbolem wierności Unii. Choć Tennessee wstąpiło do Konfederacji, na fladze uwzględniono wszystkie stany. Driver darzył tę ogromną flagę niezwykłą miłością. To patriotyczny symbol kraju i pragnienia jedności. And it's patriotic, and it symbolizes country and the aspiration of reunification. Yes, and because całe Nashville wiedziało o fladze, a dlatego Driver ukrył ją w narzucie. Zwolennicy Konfederacji wkrótce zażądali wydania flagi, ale Driver powiedział, że jej nie ma i pozwolił przeszukać swój dom. Nie znaleźli jednak Old Glory. Fascynujące. Choć półtora wieku odcisnęło na nim swoje piętno, w tej fladze zachowała się historia podzielonego narodu. Wyglądasz cudownie. Cieszę się, że cię poznałam, Old Glory. Prezydent Lincoln uznał secesję 11 stanów za nielegalną. Przez całą wojnę liczba gwiazd na fladze Unii pozostała niezmieniona. Ale bardziej od symboli Unia potrzebowała ludzi. Niewielką armię dodatkowo osłabił odpływ sympatyków Konfederacji. Trzy dni po ataku na Fort Sumter Lincoln ogłosił zaciąg 75 tysięcy ochotników. Milicje z sąsiednich stanów ruszyły do stolicy. Większość żołnierzy nie miała doświadczenia wojskowego. Powszechnie noszono mundury nawiązujące do armii francuskiej i spopularyzowane przez amerykańskich żuławów. W 1860 kadeci zyskali sławę dzięki występom w całym kraju. W przededniu wojny secesyjnej żuławi byli zjawiskiem kulturowym. Dziś wyglądają niemal komicznie. Noszą fezy i czerwone bufiaste spodnie. Nie przypominają żołnierzy. Kręcili muszkietami i robili fikołki. Byli XIX-wiecznym skrzyżowaniem komandosów Cirque du Soleil. Żuławami dowodził 24-letni Elmet Ellsworth. Na północy był gwiazdorem, symbolem seksu i bohaterem. Kiedy Lincoln ogłosił zaciąg, Ellsworth wystawił 11 pułk żuławów nowojorskich, liczący 1000 ochotników. Byli bardzo hałaśliwą gromadą. Przez pewien czas obozowali w Waszyngtonie, ale poproszono ich o opuszczenie miasta. 24 maja 1861 żuławi Ellswortha wkroczyli do Aleksandrii w Virginii. Nad hotelem Marshall House, należącym do Jamesa W. Jacksona, zagorzałego secesjonisty, powiewała ogromna flaga Konfederacji. Jackson był jednym z radykalnych zwolenników secesji. Pragnący chwały Ellsworth postanowił zdobyć flagę. Z małym oddziałem udał się do Marshall House. Wyszedł na dach. I odciął flagę Konfederatów. Przerzucił ją przez ramię i schodził na dół. Nagle otwarły się drzwi. Stał w nich James W. Jackson, uzbrojony w dubeltówkę. Pierwsza kula trafiła Ellswortha. Zanim Jackson oddał drugi strzał, jeden z żołnierzy podbił lufę strzelby.
Kapral Francis Brownell postrzelił Jacksona w twarz, po czym dobił bagnetem. Konfederat Jackson padł martwy obok Ellswortha, oficera Unii. Obydwaj zginęli w ciągu kilku sekund. To tragiczna i potworna chwila. Amerykanin zabił Amerykanina. Brat zabił brata. Dla wszystkich stało się jasne, czym jest wojna. Ellsworth był pierwszym poległym oficerem Unii. Informacje o jego śmierci rozeszły się po całej północy. Łowcy pamiątek ruszyli do hotelu, żeby zdobyć fragment historii. Zbieranie pamiątek związanych z flagą jest bardzo popularne. Śmierć Ellswortha miała związek z flagą. Flagi były symbolem ideologii secesji. Co innego płytki z podłogi. Byłam zaskoczona, że ktoś odłupał płytkę, na którą podobno padła krew jednego z walczących. Kawałek flagi i płytka są pamiątkami po pierwszym krwawym starciu wojny secesyjnej. Jackson i Ellsworth byli pierwszymi z wielu ofiar. To zapowiedź potwornej i krwawej wojny. Ellsworth stał się męczennikiem i symbolem patriotyzmu. Dzięki niemu tysiące ludzi zaciągnęły się w szeregi Unii. Po ataku na Fort Sumter ludzie zaciągnęli się do wojska. Po śmierci Ellswortha byli gotowi walczyć i zabijać. Kilka tygodni później pułki Unii opuściły stolicę, zostawiając za sobą nieukończony pomnik Waszyngtona. 56 kilometrów dalej, pod Manassas w stanie Virginia, poznali smak wojny. W pierwszej bitwie, pod Bull Run, armia Unii zamierzała otworzyć drogę na Richmond i szybko zakończyć wojnę. Pod Bull Run walczyli ochotnicy. Cieśle, rolnicy, sklepikarze. To nie byli regularni żołnierze. Niedoświadczeni żołnierze często strzelali do własnych oddziałów. Ludzie nosili różnokolorowe mundury, a nie szare i granatowe, jak to się dziś często przedstawia. Obie strony poniosły ciężkie straty. Wreszcie wojska Unii uciekły z pola walki. Konfederaci nieoczekiwanie zwyciężyli. Pokonana armia Unii zamówiła dla swoich żołnierzy jednolite mundury. Północ miała przewagę liczebną i logistyczną, znacznie lepiej rozwinięty przemysł, ale też trudniejsze zadanie do wykonania. W 1861 nie dało się przewidzieć wyniku wojny. Bitwy zahartują żołnierzy Unii. Starcie pod Bull Run było zaledwie początkiem. Pierwszego roku wojny stało się jasne, że szybkie zwycięstwo jest nieosiągalne. Jesienią 1862 armia Unii ruszyła na Sharpersburg w Maryland, dążąc do decydującej bitwy. Miała niemal dwukrotną przewagę nad armią Konfederatów. Ziemia nad strumieniem Antietam spłynęła krwią.
Kiedy słońce zaszło, nad zasłanym trupami polem bitwy ciszę przerywały jedynie krzyki rannych. W ciągu zaledwie 12 godzin obydwie armie poniosły rekordowe straty w wysokości 23 tysięcy żołnierzy. Służby medyczne były bezradne. Dziś trudno to sobie wyobrazić. W Instytucie Smithsona mamy wiele eksponatów związanych z medycyną z czasów wojny secesyjnej. Większość wygląda niepokojąco. Dwóch moich przodków walczyło w szeregach Unii. Elijah Hensley przeżył amputację kończyny pod Saltville w Virginii. Pokażcie, co tam macie. Warto podkreślić, że podczas wojny secesyjnej stosowano narkozę. Co za ulga. Twojego przodka najpewniej znieczulono przed operacją. W tej buteleczce znajduje się nalewka z opium. Mieli więc opium. Stosowano także morfinę. Wstrzykiwano ją za pomocą strzykawek podskórnych. Ale głównie używano opium. To świetny środek znieczulający. A przede wszystkim w tym pojemniku trzymano whisky. Twojego przodka zapewne przeniesiono do szpitala polowego. Postrzał w brzuch zwykle kończył się śmiercią, ale postrzały w ramię lub w nogę leczono dość skutecznie. To narzędzia używane do amputacji. Jest i piła. Właśnie. Chirurdzy nie radzili sobie z napływem rannych, a na narzędziach siadały muchy roznoszące zarazki. Wówczas nie zdawano sobie sprawy z istnienia zarazków. 1/4 amputacji kończyła się śmiercią w wyniku późniejszego zakażenia. Część chirurgów dopiero uczyła się swojego fachu. Zwykli żołnierze nie ufali lekarzom. Po bitwie nad Antietam nie nadążano z zakopywaniem odciętych kończyn. W związku z wojną rosło zapotrzebowanie na protezy i kule. Mój przodek Elijah chyba nie dostał protezy, ale na pewno używał kuli. To model takiej protezy? Model patentowy. Do wniosku trzeba było dołączyć miniaturowy model wynalazku. Przegubowa stopa i palce ułatwiały chodzenie. Te eksponaty opowiadają wspaniałą historię. Pokazują, że koszty wojny secesyjnej, tak jak każdej wojny, były ogromne. Bez nich nigdy bym się nie urodziła. Wątpię, że Elijah Hensley przeżyłby bez pomocy tych narzędzi. Najpewniej nie. Straty poniesione w bitwie nad Antietam wstrząsnęły obiema stronami. Lincoln stracił wiarę w swoich dowódców. Odwiedził kwaterę generała George'a McCallena. McCallen mógł rozbić armię przeciwnika nad Antietam i zmusić konfederatów do negocjacji. W tle tego zdjęcia toczyła się prywatna wojna generała ze swoim przełożonym. Lincoln domagał się odważnych działań, które przyniosłyby zwycięstwo. McCallen nie sprostał jego oczekiwaniom. 2 miesiące później Lincoln zdymisjonował McCallena. Odwrót konfederatów z nad Antietam uznał jednak za sukces, umożliwiający śmiałe posunięcie polityczne. Pokażę ci największy skarb w naszych zbiorach. To dłonie Lincolna. Od razu je poznałam. Wyłożę odlewy na stół i przyjrzymy się im z bliska.
Well, here we go. Proszę bardzo. Poznałam je po kostkach. Lincoln był bardzo kościsty. Urodził się w Kentucky. Mówią, że pochodził z Illinois, ale to mój rodak. Tak właśnie wyglądały jego dłonie. Potężny gość. Owszem. Leonard Walk zrobił odlew dłoni Lincolna, bo był pod wrażeniem jego uścisku. Widać, że prawa dłoń jest opuchnięta. To dlatego, że dzień wcześniej ściskał dłonie setek stronników. Był wykończony podawaniem dłoni wyborcom. Artysta poprosił prezydenta, żeby zacisnął dłonie na rolce papieru lub czymś podobnym. Lincoln wyszedł na ganek i odciął kawałek kija od miotły. Artysta umieścił ten kawałek w ukończonym odlewie. To ten sam kawałek? Tak, ten sam kawałek kija. Bezcenny. 1 stycznia 1863, po spotkaniu z setkami stronników na przyjęciu noworocznym w Białym Domu, dłoń Lincolna spuchła po raz kolejny. Tego dnia miał podpisać proklamację emancypacji, znoszącą niewolnictwo w zbuntowanych Stanach. Dłoń mu drżała. Lincoln nie chciał złożyć na dokumencie chwiejnego podpisu, bo ludzie mogliby pomyśleć, że wahał się przed podpisaniem dokumentu. Dlatego złożył podpis bardzo ostrożnie. Podpisując proklamację, Lincoln nadawał wojnie nowe znaczenie. Od proklamacji emancypacji nie było odwrotu. Zmieniły się cele wojny. Chodziło już nie tylko o zachowanie Unii, ale też o zniesienie niewolnictwa. Słowa Lincolna nie były jedynym zwiastunem zmian. Listy z Narodowego Muzeum Poczty otwierają nam okno na dawne czasy. Zaczniemy od listów z początku służby tego żołnierza. Nazywał się David Waters. Mamy 20 listów, które napisał do żony Rachel i 16 listów od żony. Ten pochodzi z października 1862. Droga towarzyszko, tego wyrażenia używano w starych pieśniach. Ile lat miał wtedy Waters? 23. Jest rok 1862, a on pisze, że słucha rozmów o pokoju. Musiał jeszcze długo poczekać. Owszem, niesamowite. Mam wrażenie, że wypełniam obowiązek, pomagając utrzymać prawa naszego kraju i zdławić tę przeklętą rebelię. Droga towarzyszko, nie płacz nade mną. Zaufaj Bogu, a wszystko będzie dobrze. Możemy poznać jego myśli. Pewnie zostali rozdzieleni pierwszy raz od ślubu. Wspomina też o zdjęciach. Na początku lat 60. XVIII wieku popularne stały się małe fotografie zwane carte de visite. Po otrzymaniu nowych mundurów żołnierze często robili sobie zdjęcia. W domu nie wiedziano, co się dzieje z mężami, synami i ojcami na froncie. Zdjęcia pozwalały zachować związek z tymi ludźmi. Przechodzimy do maja 1863 roku. List napisano w Glasgow, w Kentucky. Tak. Może znał moich przodków. A skąd pochodzili? Stacjonowali w Glasgow. Służyli w 39. pułku w kompaniach D i I. To samo miasto. Może razem walczyli albo obozowali obok siebie. Rzeczywiście. Z listu dowiemy się, co Walter sądził o Kentucky. Oby napisał coś miłego.
Szkoda, że nie możesz zobaczyć mieszkańców Kentucky. Staromodne kobiety o prostych nogach i prostych sukienkach. Ci ciemniacy, błędnie napisane, nawet nie wiedzą, co to książka. Kolejny błąd. Ale drań. Kentucky zrobiło na nim wrażenie. Niesamowite. Z listów można się wiele dowiedzieć. Owszem. Czasami treść listów żołnierzy do ukochanych pokazuje, jak zmieniała się ich perspektywa. Kiedy zaczynałam czytać listy z wojny secesyjnej, nie sądziłam, że żołnierze poruszali w nich temat niewolnictwa. Ale myliłam się. Na początku wojny mieszkańcy północy i południa podobnie postrzegali Afroamerykanów. W XIX-wiecznej Ameryce ogromna większość sądziła, że Afroamerykanie są rasą niższą. Nawet na północy ludzie byli podzieleni w kwestii niewolnictwa. Tylko nieliczni abolicjoniści potępiali je z pozycji moralnych. Mieszkańcy północy mieli zastrzeżenia do niewolnictwa. Początkowo jednak nie obchodził ich los niewolników. Większość żołnierzy Unii pierwszy raz zetknęła się z niewolnictwem po wkroczeniu na tereny zbuntowanych Stanów. Styczność z niewolnictwem wywołała reakcję żołnierzy. Kolejnym wojnom domowym można było zapobiec tylko w jeden sposób, znosząc niewolnictwo. Inni żołnierze uważali, że Bóg nigdy nie będzie błogosławił państwu, które dopuszcza do takiego zła. Ze względów etycznych lub praktycznych żołnierze zmieniali poglądy. Wielu dzieliło się tymi ideami ze swoimi bliskimi. Żołnierze stali się zwolennikami abolicji szybciej niż ich bliscy. Ta różnica stawała się coraz większa. Ludzie, którzy nie walczyli, potrzebowali czasu, żeby dojść do takich wniosków. W lipcu 1863 roku wojna trwała już ponad 2 lata. Zginęło 20 tysięcy żołnierzy Unii, a 170 tysięcy odniosło rany lub zaginęło. Gazety wiernie oddawały grozę pól bitewnych. W Pensylwanii pod Gettysburgiem przypadkowo spotkały się 2 armie. Rozpoczęła się krwawa bitwa. Alfred Walt był jednym z wielu rysowników towarzyszących żołnierzom na froncie. Rysownicy często szukali pozycji między 2 armiami, żeby uzyskać lepszą perspektywę. Musieli rysować szybko, bo wokół nich świstały kule i wybuchały pociski. Nie wiadomo było, kiedy padnie następny strzał. Nie wiadomo było, czy człowiek nie uniósł głowy zbyt wysoko. Przez całą wojnę drukowane w gazetach szkice artystów frontowych przybliżały bitewny koszmar cywilom. Fotografowie mogli utrwalić jedynie śmierć. Wojna secesyjna była pierwszą amerykańską wojną udokumentowaną na zdjęciach i miała ogromny wpływ na Amerykanów. Stało się jasne, jaką potwornością są pozornie bohaterskie czyny. W zwycięskiej dla Unii 3-dniowej bitwie pod Gettysburgiem straty obydwu stron sięgnęły 51 tysięcy ludzi. To była niesamowita rzeź.
Ci, co przeżyli, próbowali nadać sens bitwie, która pochłonęła tyle istnień ludzkich. Zachowały się rzeczy osobiste poległych. Żołnierze mieli przy sobie tylko to, czego naprawdę potrzebowali. Dzięki nim wiemy, co było dla nich najcenniejsze. Pokażę ci zdjęcie ambrotypowe, znalezione na polu bitwy pod Gettysburgiem, przy poległym żołnierzu Unii. Przedstawia upiorny wizerunek kobiety z dzieckiem. Pasuje. Mnóstwo żołnierzy miało takie zdjęcia. I to one dawały im siłę. Przypominały o bliskich, których zostawili w domach i do których chcieli wrócić. Brak jednej osoby na zdjęciu jest bardzo odczuwalny. Dziecko ma na sobie ubranko do chrztu. Możliwe, że ojciec nawet go nie widział. Owszem, może urodziło się po jego wymarszu na front. To prawda. Widać, że dziecko jeszcze nie chodzi. Powinieneś mnie zatrudnić. Świetnie sobie radzisz. To bez wątpienia tragiczny wizerunek. Nie wiemy, czy ten żołnierz kiedykolwiek poznał własne dziecko, ale właśnie dla niego walczył. Po odwrocie konfederatów z Pensylwanii południe miało doświadczyć nowego rodzaju wyniszczającej wojny. Generał Grant zamierzał przeciąć tereny wroga na dwie części, opanowując rzekę Mississippi. Przez 47 dni zacieśniał pętlę wokół Vicksburga, odcinając ludność i jednostki konfederatów od zaopatrzenia. Grant często jawi się jako człowiek pozbawiony wyobraźni, dążący do zwycięstwa za pomocą brutalnych ataków. Ale kampania na Mississippi pokazuje, że nie brakowało mu kreatywności. W lipcu 1863 roku wygłodzony garnizon skapitulował. Kongres nagrodził Granta złotym medalem, a prezydent dowództwem. Według Lincolna Grant rozumiał, że wojnę należy przenieść na południe. Lincoln awansował Granta do stopnia generała majora. Kilka miesięcy później powierzył mu naczelne dowództwo wojsk Unii. Zwycięstwa pod Gettysburgiem i Vicksburgiem dzieliło tylko kilka dni. Nastąpił przełom, którego nie dostrzeżono od razu. Na początku 1863 prezydent Lincoln i jego generałowie mieli problem z kurczącą się liczbą żołnierzy. Trudno sobie wyobrazić, jak wielu ludzi zginęło i odniosło rany do tej pory. Ze względu na brak ochotników, kongres wprowadził przymusowy pobór. 11 lipca 1863 koła poborowe, takie jak to, wtłoczono do najludniejszego miasta Unii, Nowego Jorku. Bogaci mogli wykupić się od służby, ale biedni nie mieli wyboru. Nowojorscy robotnicy, zwłaszcza pochodzenia irlandzkiego, uznali, że ciężar wojny przerzucono na nich. Irlandczycy, biali biedni, mieli zatarg z jedyną grupą uchodzącą za gorszą od nich, z Afroamerykanami. Obawiano się, że wyzwoleni niewolnicy napłyną do miasta i odbiorą pracę białym. Dla Irlandczyków ogłoszenie poboru było kroplą, która przelała czarę. Wielu ludzi oburzało się, że kazano im walczyć o wolność czarnych Amerykanów,
to fight for the freedom of black. W Nowym Jorku wybuchły zamieszki. Demonstranci podpalili urząd poborowy, a następnie zwrócili się przeciwko bogaczom i przedsiębiorcom zatrudniającym czarnych. W ciągu kilku godzin chaos dotarł do fabryki fortepianów Williama Steinwaya. Poniedziałek. Miasto ogarnęła gorączka. Steinway opisał zamieszki w dzienniku. Sprzeciwiają się poborowi. Przy trzeciej alei płoną rzędy budynków. Kiedy tłum dotarł do domu Steinwayów, Charles, brat Williama, zapłacił okup. Charles dał przywódcom po $20-40, a jednemu czek na 30. To spora suma. Owszem, nie wiem, ile wynosiła ówczesna dniówka, ale to dużo. Pieniądze jednak nie stłumiły gniewu. Żołnierze z działami maszerują trzecią aleją. Zamknięto sklepy w górnej części miasta. Wszędzie wyłapują i zabijają murzynów. Linczujący tłum przetaczał się przez miasto. Spalono przytułek dla czarnych sierot. Zabijali wszystkich, białych i czarnych, którzy stawali im na drodze. To pokazuje, jak niewiele wiemy o powodach wojny secesyjnej. Część ludzi uważała, że jej celem było wyłącznie zachowanie Unii. Nie obchodził ich los Afroamerykanów. Zamieszki trwały 4 dni. 15 lipca. Z nerwów od 3 dni jem tylko chleb i piję wodę. Dziennik spisano specyficznym językiem. Autor jest roztrzęsiony. Dla niego nie jest to zwykła sensacja. Oczywiście, interpretacji tych dzienników można poświęcić całe życie, tak jak to było w moim przypadku. Lincoln rozkazał stłumić zamieszki żołnierzom spod Gettysburga. Szaleństwo, które błyskawicznie ogarnęło miasto, równie szybko ustało. W sumie zginęło 120 osób. Afroamerykanów skrzywdzono potwornie i niewybaczalnie, ale zamieszki były rezultatem poczucia krzywdy irlandzkich robotników i przekonania, że ciężary wojny rozłożono niesprawiedliwie. Od miast po pola bitwy. Wojna raniła bardziej niż ktokolwiek się spodziewał. Śmierć była wszechobecna. Konflikt dotknął każdej amerykańskiej społeczności i rodziny. Wszyscy Amerykanie bardzo osobiście odczuwali śmierć setek tysięcy ludzi. Wojna nie oszczędzała nawet kobiet i dzieci. Byłam zaskoczona, że tak wiele z nich ruszyło na front. Dobosze, często nawet 9-letni chłopcy, stali przy dowódcach na polu bitwy. Wybijali komendy dla oddziałów. W armii Unii służyły tysiące takich chłopców. Mężne dzieci stanowiły inspirację dla żołnierzy. Ranny dobosz prosi żołnierza: podnieś mnie, a będę wybijał rytm. Rzeźba przedstawia dobosza niesionego przez żołnierza i nadal wykonującego swoje zadanie. Wiele kobiet porzuciło domy, żeby zmierzyć się z wojennymi niebezpieczeństwami.
Podczas wojny kobiety zyskały szansę, żeby poszerzyć swoją rolę i zrobić coś więcej niż tylko prowadzenie domu. Ponad 250 kobiet walczyło w armiach Unii i Konfederacji. Frances Clayton zaciągnęła się z mężem jako Jack Williams. Loretta Janetta Velasquez jako Harriet Beaufort służyła w stopniu porucznika, a następnie była szpiegiem. Sarah Edmonds walczyła przez 2 lata jako Franklin Thompson, zanim zdezerterowała. Kobiety zaciągnęły się z tych samych przyczyn co mężczyźni. Jedne z powodów patriotycznych, a inne dla przygody i pieniędzy. Żołnierzom płacono lepiej niż pielęgniarkom. Czasami powodem była miłość. 16-letnia Mary Galloway ukradła mundur ojca i w przebraniu szukała swojego ukochanego. Wkrótce została ranna, a wtedy znalazła ją Clara Barton. Pielęgniarki z wojny secesyjnej przetarły kobietom drogę do medycyny i opatrywały tysiące żołnierzy. Niektóre przeszły do historii. Tajemnica Galloway została odkryta. Kiedy odzyskała zdrowie, Barton pomogła Mary odnaleźć ukochanego, który odzyskiwał siły po amputacji. Ale nie dla każdego wojna skończyła się szczęśliwie. Mój przodek, Elijah Hensley, 2 razy dostał się do niewoli. Kiedy patrzę na rzeczy używane przez jeńców wojennych w osławionym więzieniu Libby, zastanawiam się, jak udało mu się przeżyć. Ze względu na brak żywności, środków higieny i empatii, konfederackie obozy jenieckie przypominały kostnice. W Andersville w stanie Georgia każdego dnia umierało około 100 jeńców. Jeńcy kopali groby dla zmarłych towarzyszy. Wojna przeciągała się, a kolejne krwawe bitwy nie przynosiły rozstrzygnięcia. Prezydent skupił się więc na wyzwoleniu wszystkich niewolników. W styczniu 1865 kongres uchwalił 13. poprawkę znoszącą niewolnictwo. Ta chwila zmieniła Amerykę. Nagle 4 miliony ludzi odzyskały wolność, a cały kraj przeszedł fundamentalną zmianę. Kilka dni później Lincoln pozował do swojego ostatniego portretu. Zapewniał obywateli, że wojna wkrótce się skończy. To były czasy wielkiego optymizmu. Unię dzielił zaledwie krok od zwycięstwa. Ta imponująca rezydencja w stylu georgiańskim należała do generała Konfederacji, Roberta E. Lee, ale już na początku wojny stała się kwaterą główną wojsk północy. W posiadłości pochowano tysiące poległych żołnierzy Unii. Żeby Lee nigdy nie zechciał tu wrócić. Nagrobków przybywało, a Armia Północy przypierała do muru wojska Konfederacji. Generał walczył już 4. rok. Wiedział, że dni jego armii są policzone. W kwietniu 1865 Jankesi zdobyli stolicę Konfederatów i otoczyli generała Lee w Virginii. Lee nie przyjechał do Appomattox, żeby się poddać. Próbował uciec z okrążenia, ale rankiem 9 kwietnia uznał, że dalszy opór nie ma sensu. Losy generała i jego armii rozstrzygnęły się w tym domu. Lee, choć przysięgał, że prędzej zginie po 1000-krotnie, niż skapituluje, pierwszy stawił się w umówionym miejscu. Czekając na Granta, był bardzo zdenerwowany. Gentleman z południa prezentował się nienagannie.
Pół godziny później przyjechał generał Grant. Grant wyglądał niechlujnie. Jego strój uznano za brak szacunku do przeciwnika, ale było wprost przeciwnie. Grant nie chciał, żeby jego przeciwnik dłużej czekał. Obydwaj mężczyźni wiedzieli, że właśnie kończy się wojna. Lee wybrał wysoki fotel. Grant usiadł w fotelu na kółkach ze skórzanym oparciem. W milczeniu generał Unii podpisał dokument zawierający mniej niż 200 słów. Lincoln mógł zemścić się na południu i upokorzyć pokonanych konfederatów. Mimo to potraktował ich z szacunkiem. Pozwolił zachować konie i wrócić do domu. Niektórzy żołnierze Granta docenili znaczenie tego wydarzenia. Chcieli zachować pamiątki. Jeden oficer wziął krzesło, inny stół, jeszcze inny drugie krzesło. McClane, właściciel domu, zażądał zwrotu mebli. Oni jednak dali mu pieniądze i odjechali. Dziś wszystkie te meble możemy zobaczyć w Instytucie Smithsona. Choć sytuacja daleka była od stabilności, Lincoln skupił się na przyszłości kraju. Harry, czy to porcelana z Białego Domu? Owszem, wiąże się z nią niezwykła historia. 14 kwietnia Abraham Lincoln świętował koniec wojny. Kolejne stany przyjmowały 13. poprawkę. Lincoln postanowił wybrać się do teatru. Przed wyjściem na spektakl w Teatrze Forda napił się z tej filiżanki. Trzymał filiżankę w dłoni. Może nawet włożył palec w ucho. Właśnie dlatego te eksponaty są takie ważne. Przypominają nam o istotnych chwilach. Rzeczywiście. Wieczorem 14 kwietnia 1865, wyczerpany, ale też pełen nadziei, Lincoln przybył do teatru. Wszedł do loży, zajął miejsce, zdjął cylinder. Wszyscy znamy historię zamachu. Do dziś zachowała się jedna pamiątka tej tragedii. To cylinder Abrahama Lincolna. Założył go, wybierając się do Teatru Forda. Po zamachu został w loży prezydenckiej. Dzięki niemu możemy lepiej poznać prezydenta Lincolna. Tę czarną wstęgę założył po śmierci syna, Williego. Ale nie zdjął jej, kiedy żałoba się skończyła. Według mnie dla Lincolna stała się symbolem żałoby po ludziach, którzy zginęli podczas wojny. Żałoba przestała być osobista, a stała się narodowa. To plamy od potu? Białe plamy przypominają mi wyschniętą plamę potu. Sól osadziła się na materiale w miejscu, gdzie mógłby się spocić dżentelmen noszący cylinder. Możliwe, że tak. Pewnie się zastanawiasz, dlaczego mężczyzna o wzroście ponad 180 cm nosił tak wysoki cylinder. Według mnie chciał się wyróżnić. Niezwykłe pamiątki. Są bardzo osobiste i symboliczne. Wojenne rany goiły się jeszcze długo po śmierci Lincolna, ale kraj powoli się jednoczył. Nie jest łatwo przejść ze stanu, w którym Amerykanie zabijali innych Amerykanów, do chwili, kiedy byli w stanie żyć ze sobą jako jeden naród.
Po stronie Unii zginęło 400 tysięcy ludzi. 10% mężczyzn w wieku od 20 do 40 lat. Straty Konfederacji były jeszcze większe. Historie ich poświęcenia opowiadają grobowce, a pamięć o wojnie przetrwała w zabytkach z tamtych czasów. To bezcenne pamiątki, narodowe skarby namacalnie wiążące nas z przeszłością. Z przełomowymi chwilami naszej historii oraz z czasami wielkiego cierpienia i wielkiej niepewności. W czerwcu 1865 roku mój przodek, Elijah Hensley, wrócił do ukochanego Kentucky. Choć miał tylko jedną nogę, ożenił się 3 razy. Wychował 6 dzieci, odnosił sukcesy jako rolnik i został świeckim pastorem metodystów. Dzięki odwadze, sile oraz niezwykłej wytrwałości Elijah i milionów Amerykanów, ten kraj wciąż istnieje. Wersja polska SDI Media Polska. Tekst Janusz Winiarski. Czytała Beata Olga Kowalska.